Partnerem kanału jest firma Helico, firma Pitbull. Ten kanał istnieje dzięki Waszej uwadze i Waszym zainteresowaniom oraz dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy wszystkim wspierającym z YouTube, dziękujemy wszystkim patronom z serwisu Patronite oraz wszystkim tym, którzy kupują nam kawę poprzez portal Buy Coffee. Tool. Zapraszam na materiał. Sniper, weteran, autor książek. Snajper wchodzi pierwszy oraz zanim naciśniesz spust, moim dzisiejszym gościem przemysław Wójtowicz, jesteśmy po przerwie. Będziemy odpowiedzieć na pytania z komentarzy. Jestem gotowy. Ale zanim y, odpowiemy, to ja bym chciał poruszyć to, o czym rozmawialiśmy na przerwie, mianowicie, bo zapomniałem o tej pierwszej części, że jest dużo już emerytów, ekspertów, którzy mają problem z tym, żeby właśnie. Zaistnieć w mediach, żeby się z tym po prostu wiedzą, też podzielić jakoś i od razu, no ty sam mówisz, że miałeś takie tutaj yy, oskarżenia, że zostałeś celebrytą. Nie? A to nie chodzi o to, że nie wiem, robimy coś dla poklasku i tak dalej, dla transparentności, tylko no ja sam wiem, że nieraz widzę w, yy, z mojej na przykład branży gości, którzy po prostu, no no nie powinno ich tam być, nie? Ale to są tacy, jak gdyby, nikodemowie, dyzmowie, nie? I, I jak gdyby te, mm, obróciły się te wszystkie, wiesz, yy, no pokazuje się ludzi po prostu z innej bajki, nie? Którzy udają kogoś, kim nie są. Przed, to już nie tylko do, o to chodzi do końca. Ja myślę, że kiedyś w dawnych czasach na wizję wpuszczało się ludzi, którzy mieli cokolwiek do powiedzenia. Weryfikowało się to w jakiś sposób. Dzisiaj na wizję wpuszcza się byle kogo, z byle czym. Mało tego. Znaczy, nawet jest my lecimy bardziej, bym powiedział, że wpuszcza się na wizję, a czy nawet się nie wpuszcza. Każdy ma dostęp do tej wizji, bo my jesteśmy ja. tego przykładem, że mamy tutaj studio możemy sobie. Sobie tak. i możemy sobie robić, Zaistnie. co chcemy. Jakbyśmy dzisiaj tutaj zaczęli bluzgać, przeklinać i gadać na kogoś i tak dalej, i ubliżać, to myślę, że ten wywiad jeszcze szybciej o, by się rozłóżł. Właśnie o to chodzi. Ja też ostatnio, mój przyjaciel powiedział mi, bo ty się bawisz w celebrytę. Ja mu odpowiedziałem, słuchaj, celebryta to jest idiota albo mądry człowiek, który robi idiotyzmy na wizji i dostaje za to ciężkie pieniądze. A ja staram się powiedzieć coś mądrego i nie mam za to złamanego szelonga. Staram się powiedzieć, bo być może nie zawsze coś powiem. No, ale właśnie to ja mówię, właśnie, no bo nie, nie chodzi mi konkretnie o ciebie czy Twoją osobę i tak dalej, tylko ja mówię o tym, bo, bo sam się spotykam z tymi, no można powiedzieć, ekspertami, którzy naprawdę mają wiedzę i no może nie powinni się tą wiedzą dzielić czy tam pokazywać jak gdyby te praktyczne rzeczy i tak dalej, ale powinni się po prostu wypowiadać, nie? bo mają raczej doświadczenie, yy, tym doświadczeniem też się podzielili, wyszkolili następnych i tak dalej. No odeszli sobie na tą emeryturę, wojsko od nich już kompletnie zapomniało i uważam, że powinni, żeby, wiesz, przez to, że y, powstają ci wszyscy nikodemowie, dyzmowie Diz, w różnych branżach, to jest jak gdyby następstwo tego, że na przykład ja swoją branżę przemilczałem, nie? że nie mówiłem na z tego, że to jest jakiś tam po prostu pajac, który robi z siebie eksperta. Przede wszystkim Czy my trzeba... w ogóle, bo my dorastaliśmy w, takim, w takich czasach, że wiesz, no, że to było takie, wiesz, chwali chwalipięstwo i tak dalej, a dzisiaj to jest po prostu marketing. Ty sprzedajesz, marketing. sprzedajesz jak gdyby to, że jesteś ekspertem i faktycznie masz na to papiery. A trzeba. większość ludzi jest się ekspertami bez papierów. Trzeba dać ludziom wolną wolę, Tomek, przede wszystkim. Jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, to jak najbardziej trzeba to uszanować. Natomiast fajnie byłoby posłuchać kogoś, kto ma coś mądrego do powiedzenia z jego właśnie perspektywy, z perspektywy lat jego doświadczeń i analizę tego, co obecnie widzimy i w jaki sposób moglibyśmy to naprawić. Powiedzieliśmy wcześniej, że właśnie ci ludzie nie są wykorzystani praktycznie, tak? A co dopiero merytorycznie? Ja powiem, że gdyby nie to, że moje losy potoczyły się tak, jak się potoczyły, nigdy bym tu u ciebie nie wystąpił. I prawdopodobnie dalej bym sobie robił swoje, albo już dawno odszedłbym na emeryturę i zajmował się pewnie czymś innym. Losy jednak i koleje ich potoczyły się tak, że jestem tutaj na tym miejscu, byłem tu u ciebie już kiedyś. Jestem u wielu ludzi i od czasu do czasu coś mówię. Ale tak jak ci powiedziałem, tak jak powiedziałem ostatnio, ja nie za bardzo to lubię. Nie za bardzo to lubię. Nie jest to dla mnie łatwe. Wiem, że w jaki sposób tak, jak powiedziałem ostatnio u Cypriana, że oddaję kawałek siebie. Z Tobą mi się rozmawia jako z kolegą, którym się znam już jakiś czas bardzo dobrze. Można powiedzieć, że ta rozmowa już jest na takim koleżeńskim poziomie i rozumiemy się i nie musimy tu fisiować. Ale. Nie jest to łatwe dla niektórych ludzi. Dla mnie, dla mnie nie. No to nie jest też następstwo tego, że widzisz, w Ameryce jak gdyby przygotowuje się tych ludzi już od, od wczesnego wieku, nie? To tutaj właśnie wiem, przemawianie przed publicznością, takie właśnie umiejętność, sprzedawanie siebie, swojej umiejętności i tak dalej, że, wiesz, myśmy mieli zawsze problem z tym, że, że ta kamera to... Ja pamiętam sam, jak się stresowałem strasznie przed kamerą, jak robili ze mną jakieś wywiady przed walkami i tak dalej, To była najgorsza rzecz, którą musiałem zrobić. No jak już było kamera... po wywiadach, po zdjęciach, to ja już mogłem się klepać i dla mnie już to, to kamera... było tak stresujące. Kamera tak. tak naprawdę naprawiła w naszym kraju dużo rzeczy. No, choćby nawet to, że się ludzie przestali bić na weselach. No tak. Do... 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 Pozostawało to. Do... No ale teraz też, jak się biją, to od razu już jesteś tam, wiesz, na TikToku. Ja no, TikTok. tak. Kiedyś, wiesz, że byłeś idiotą, to wiedziała okoliczna wieża, teraz cały świat. No. no dobra, czyli nie ciągniemy wątku już? No. Nie ma co. Nie, jedziemy z pytaniami. Czy zgadza się z tezą, że dzisiejszy strzelcy sportowi przewyższają umiejętnościami wojskowych snajperów? Uważam, że niektóre jednostki, mówię tutaj o strzelcach sportowych, zdecydowanie przewyższają umiejętnościami strzeleckimi wojskowych snajperów. A dlaczego? Powiedziałem to wielokrotnie. Dlatego, że po prostu mają chęć, ochotę i pieniądze na to, żeby się szkolić. Biorą udział w zawodach, biorą udział w szkoleniach, sami pogłębiają swoją wiedzę, dążą do doskonałości. Za tym, co za tym idzie? Efekt mamy: Kuba Sidorowicz, mistrz świata w strzelaniu długodystansowym. A czy myślisz, że wojsko mogłoby na przykład korzystać z takiej jakiejś kooperacji ze strzelaniem? Oczywiście powinno. Myśmy zawsze to robili. Jeżeli widzieliśmy cywilnego instruktora, który ma duże osiągnięcia, zapraszaliśmy go zawsze na szkolenia wojskowe. On się cieszył, bo postrzelał na wojskowym obiekcie, a rzadko mają okazję za darmo i podzielił się oczywiście swoją wiedzą. Panie Przemku, co pan myśli o monowskim betonie? Dlaczego nic się nie zmienia i nadal Wojsko Polskie tkwi mentalnie jak i sprzętowo w latach 90? -tych? Czy sprzętowo trudno powiedzieć, mentalnie też trudno powiedzieć, bo jednak w latach 90 mieliśmy mnóstwo wyszkolonych fachowców. Były szkoły chorąże, chorążych, właściwie działające szkoły podoficerskie. Do szkół oficerskich trafiła właściwy rybek. Ja myślę, że wtedy mieliśmy w miarę dobrą kadrę, natomiast nie było sprzętu. A obecnie powiedziałbym, że jest na odwrót. A co do tego betonu, no to beton rodzi beton. Ja to powiedziałem już wielokrotnie. Jeżeli młody oficer, który kończy szkołę, jest podporucznikiem, trafia na pododdział i okazuje się, że nie może zajmować się swoją pracą, ponieważ tak naprawdę, żeby wykonać jakiekolwiek zajęcia w polu z żołnierzami, którymi chciałby pracować, musi parę ładnych godzin spędzić przy komputerze produkując kwity. Te kwity są często powielane, później przedstawiane oficerom, ponownie brane do poprawy. Yy, ci ludzie praktycznie nie wychodzą z tych dokumentów. No i przygląda się temu panu betonowemu, który tam jest na przykład majorem w sztabie i mu te kwity sprawdza i sobie tak myśli, hmm, przecież i tak z tego nic nie będzie. Przecież i tak nie zawrócę kijem Wisły. Przecież ten major w zasadzie to nie ma tak źle, no bo on przychodzi sobie do tej pracy, siada przed tym komputerem, potem przyjmie takiego jak ja, w zasadzie jest cały czas w cieple, pracuje sobie na tych dokumentach, o godzinie 14 sobie pójdzie na WF, następnie zamknie kancelarię, pójdzie do domu, jutro jest to samo. Więc może by się tak temu poddać? Może ten beton nie jest taki zły? No, wszystko się zgadza. Jest ciepełko, wypłatka. Tak. I kariera. Najważniejsze, żeby pomyśleć, co będę robić potem. I czy za większe pieniądze? Czyli w Monozie nie ma pasjonatów? Na pewno są, tylko że są skutecznie gaszeni. Nazywani są skautami na przykład. O, parterzami. Ciekawe. Techniczne pytanie. Szybkość reakcji wyborowca, a snajpera, który ma czas pomyśleć, a który musi strzelać na już i dlaczego? Um. Bardzo źle sformułowane pytanie, chociaż ja go w ogóle nie krytykuję. To nie ma znaczenia. Tak jak powiedziałem tutaj podczas pierwszej naszej rozmowy, są strzelania doraźne i strzelania planowe. Strzelania planowe często wykonują snajperzy, ale mogą je wykorzystywać również strzelcy wyborowi. Więc e, jeśli chodzi o strzelanie szybkie, czyli strzelanie doraźne w sytuacji krytycznej, w sytuacji nagłego kontaktu, tak samo sprawdzi się snajper, jak i strzelec wyborowy. Pytanie jeszcze tylko, jaki jest dystans strzału i jaką bronią dysponuje? No to jest właśnie pytanie, na, jakim, na jakich dystansach operuje jeden i drugi. Ja myślę, jak że jak strzelec wyborowy to jest to trzeba powiedzieć, że jeszcze w Polsce nie ma strzelców wyborowych. Będą. Na razie są snajperzy. Jeżeli będą wyszkoleni strzelcy wyborowych według kryteriów, które opisano w książce, zanim naciśniesz spust, no to będą operować na dystansie do 600 metrów. Czasami, szczęśliwie, może i dalej. Dlatego, że będą operować marną bronią polskiej produkcji. No trzeba zdać sobie z tego sprawę, że karabin grot, który jest dla nich planowany o kalibrze 308, ma bardzo słabą prędkość początkową pocisku. Co za tym idzie, niestety, ale będzie skutecznie operować pewnie do 600 metrów. A ogień skuteczny musimy nazwać ogniem takim, który się prowadzi do momentu utraty prędkości dźwięku. Czyli jest to to rażenie, następnie przechodzi nękanie. Natomiast jeszcze bardzo ważną sprawą jest, jakiej amunicji ci żołnierze będą używać. Bo z tego co ja wiem, na razie nie mają zbyt wiele amunicji właściwej dla snajperów, czyli amunicji, która jest w stanie przez, przebić na przykład kamizelkę kuloodporną, jakikolwiek body armor, czy jakąkolwiek lekką, o, lekkie opancerzenie. Ponieważ amunicja sportowa do tego się kompletnie nie nadaje. Amunicja sportowa nie przebije żadnej kamizelki z dystansu 100 metrów. A amunicja przeciwpancerna, przeciwpancerno-zapalająca z tą robotę już zrobi. A ma... W przypadku, nie będę tutaj mówił jednej z znanej firmy, bardzo podobną, a nawet czasami taką samą trajektorię torolotu pocisku, jak odpowiednik w tej samej wadze pocisku yy, z rdzeniem ołowianym, czyli takim używanym do treningu. To ja poproszę tą informację po nagraniu. Tak. Tu jest kolejne pytanie jeszcze. Czy w naszej armii posiadana broń spełnia oczekiwania specjalności i specjalistów od poszczególnych zadań? Myślę, że nie. Mowa tutaj przede wszystkim będzie o wszelkiego rodzaju karabinkach i ich e ewentualnym doposażeniu, bo karabinek MSB z typu Grot na przykład jest przeznaczony tylko i wyłącznie do optyki, a my jak oglądamy sobie tych żołnierzy, a oglądamy ich ostatnio często, no to oni używają awaryjnych przyrządów celowniczych, czyli przeziernika i muszki. To nie jest żaden przyrząd celowniczy, który zapewni nam skuteczne rażenie wroga na, na, na polu walki, nieprzyjaciela, dlatego że on jest przeważnie ustawiony na jeden dystans. I nie można nim na przykład operować dalej. 100 metrów. Już, tak. I prawda jest taka, że tylko i wyłącznie luneta biegowa, tak, ewentualnie kolimator, ale taki kolimator, czy tam, czy tam celownik holograficzny, to też jest już ograniczona sprawa w dzisiejszych czasach. Ja myślę, że przyszłością są tu lunety biegowe. Ale powiem ci ciekawostkę taką, nie, bo kiedyś wziąłem sobie swojego kałaszka w drewienku i ja ma ten to suwadełko tak. przezierny. Następny. Tak, nie, i tak po prostu wiesz, yy, z... Jak to się mówi? Z dupy, nie? Z czapy. Yy, strzeliłem na 100, wycofałem się na 400, dałem tam, wiedziałem, że jest 400, dałem na te, na, na 4, weszło. No musi Popera. wejść. Musi wejść. Musi no. wejść, ja... Uważam, że zawsze, ja na nawet jak, jak szkoliłem żołnierzy, to nie robiłem tego takiego typowo wojskowego sposobu, że strzelało się tam z eski tak, z tego z, z położenia S i pod cel, czy tam z 3 pod cel. Ja zawsze mówię mi 100 to 100, 200 to 200. Trzeba u, no, uczyć się tym operować. Mało tego, najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę ocena odległości do celu. Bo jeżeli ktoś sobie dobrze z tego zdaje sprawę, że na przykład sama szerokość muszki. Widziana na dystansie linii celowania w Kałasznikowie to, to są dwie 2000. To jest proste. Jeżeli ludzka głowa ma szerokość 30 cm i pokryje się bezpośrednio z, yy, z muszką od Kałasznikowa, to dystans do celu to 150. Tak kiedyś uczono. Dzisiaj można się zapytać pierwszego lepszego żołnierza, czy potrafi w ten sposób, za pomocą swojego karabinu, że, 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 że w ramach takich wiesz szkolenia powinno też tak jeszcze się uczyć? Oczywiście, analogia to podstawa. Jeżeli nie było w książce, czy można rozwinąć temat ciężko ranny podczas akcji bojowej w Afganistanie, wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za męstwo i odwagę? Oczywiście było to w książce i ja nie będę tutaj tego powielał. Proszę sobie przeczytać pod rozdział Bitwa o. o potyczce w Adżiristanie. jednym z najcięższych miejsc, jakie były w Afganistanie, gdzie polski żołnierz operował. Zapytaj o powód zwolnienia dyscyplinarnego z JW 3470. Ciekawe, ciekawe czy odpowie. Wydaje, wydaje mi się, że nie A odpowiem, odpowiem po, po prostu, prawda jest taka, że kiedyś istniały kasyna wojskowe A w kasynach wojskowych wówczas Normalnie żołnierze w sposób legalny Spożywali alkohol Ja spożywałem go sobie spokojnie Razem z kolegą po godzinach Po godzinach też spotkałem jednego pana chorążego Który zaczął mi ubliżać I po godzinach też zjechałem z nim po schodach No i pan chorąży się tak przestraszył Że aż pobiegł na dyżurkę Krzycząc, że wójtowicz go chce zabić Tak Miałem wtedy 20, może dwa lata, albo trzy. Byłem młody jeszcze i porywczy. No i pan yy, Chorąży, tak? No pan Chorąży się tak poskarżył na mnie, że... Że już wie, że nie wolno ubliżać. Wie, że już nie wolno ubliżać, tak, byle komu, yy, według niego, byle komu, tak. Jak to ostatnio powiedział mi jeden pan na strzelnicy, ale proszę pana, występowałem tam jako instruktor, ja byle komu nie mogę dać to po prostu broni do ręki. Ja tak delikatnie się do niego zwróciłem, byle komu to znaczy komu? Mi? Panie Przemku, mam pytanie odnośnie kamuflażu. Czy używał pan Jilly Sud, czy raczej tylko mundur odpowiedni do sytuacji? Używałem i tego, i tego. O, ten mundur odpowiedni do sytuacji wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. Natomiast Jilly również używałem, bo przecież jakbym zaliczył wszystkie stacking exercise i tym podobne ćwiczenia, gdybym nie używał Jilly. Jilly Suit to, przypominam, to jest takie, takie, co tam? Człowiek, kręzel. Tak, tak, tak. Człowiek Są bazy do tego, więc można to przystroić sobie w każdy sobie tam ży życzony sposób. Metody na uniknięcie rozpoznania w termowizji. Hmm. To jest bardzo trudny temat, dlatego że mamy te termowizory w dzisiejszych czasach różnej jakości. Ja na przykład dysponuję w mojej grupie ratownictwa ratowniczo poszukiwawczej termowizorem jednej firmy, który jest niesamowicie precyzyjny. Tak? Do tego stopnia, że kiedy patrzę przez niego, widzę cały układ kostny człowieka, którego obserwuję. Bo przecież to się wszystko od siebie temperaturą różni, tak? Więc czy szczęka, czy tak dalej. Wszystko jest inaczej, prawda, że tak powiem, termicznie ułożone. A powiedz mi, w jakiej odległości ty to wszystko jesteś w stanie... Jestem w stanie takie coś zobaczyć ze 150 metrów, z tej lornetki. Czyli... A z tej samej lornetki jestem w stanie dostrzec cel co najmniej na 2 kilometry. Słyszałem, że, że dobrym pomysłem na ten jest grube ubranie. Ale słyszałem, że Kanadyjczycy też robią mundury z tymi wkładami takimi już. Tak, można byłoby tak. Podejrzewam, że takiego stuprocentowego przed bardzo dokładnym termowizorem ukrycia nie będzie. Jedyne co, to trzeba się schować za szybą. O, w takim akwarium można sobie tam podchodzić. nie? Na przykład. Yy, odnośnie termowizji, to ja mam takie spostrzeżenie, że strasznie boli oko. Hmm. I już widzę, że ludzie troszkę ślepną od tego. Ci, którzy nadużywają termowizji, zwłaszcza w myśliwstwie. No, to w zasadzie tak. Ja widziałem kiedyś, jak nadużywano termowizji w myśliwstwie, jak kiedyś prowadziliśmy ćwiczenia snajperskie na poligonie w Rembertowie i pan generał był strasznie zdenerwowany, ponieważ również polował yy, wówczas w tym rejonie, kiedy chodzili snajperzy w nocy przez termowizor, ale po polował kateorosomak. No, polował sobie Kateo Rosomak. Pięknie. Największa satysfakcja z czasów służby? Przede wszystkim to, jak dziękowali mi moi podwładni. Naj najbardziej mnie cieszyło zawsze ich szacunek i to wdzięczność, jak kończyłem zgrupowanie jakiekolwiek snajperów, i oni przychodzili i sami z siebie składali się i dawali mi prezent. I w tamtych czasach wiem, że to dla nich też żołnierzy, którzy nie zarabiali tak dużo jak teraz, to było, to było dużo, żeby mi na przykład kupić coś bardzo fajnego, z czego ja się również będę cieszył. I pamiętam, że nie to cieszył mnie ten prezent, chociaż ja bardzo lubię dostawać prezenty. No, nie, jedni, nie jeden mnie krytykuje, bo ty to lubisz wszystko od wszystkich dostawać. No lubię, po prostu coś takiego jest. Może dlatego, że się wychowałem w czasach, kiedy nic nie było. I człowiek się dzisiaj cieszy, jak cokolwiek od kogoś dostanie. I to nie jest ważne, co. Ważne, że coś. I wiem, że. Przecież nie wymyślili sobie tego. Wiem, że byli zadowoleni z tych szkoleń, które prowadziłem, tych zgrupowań. Stąd też to mnie chyba najbardziej cieszyło. I co mnie jeszcze cieszyło w czasie służby, cieszy mnie to teraz, jak idę na strzelnicę i widzę na przykład wysiocoki poziom wyszkolenia mojego podwładnego. Czyli wdzięczność też. Wdzięczność. Wdzięczność i ten efekt Twojej tak. pracy. Jak nasi snajperzy wypadają na tle snajperów z innych krajów? Wyszkolenie, sprzęt, praktyczne umiejętności. Jeśli chodzi o sprzęt, można byłoby mieć tu trochę do życzenia. Natomiast jeśli chodzi o wyszkolenie i praktyczne umiejętności, naprawdę nie są gorsi. Ja ostatnio sobie obserwuję, jak na przykład są zawody, takie bardzo fajne zawody prowadzone przez mojego kolegę. Notabene wypowiada się również w tej książce. Yy, te zawody się odbywają w Orzyszu. Jesienna ich edycja to jest Bullet Holes a wiosenna Mistrzostwa Polski w strzelaniu długodystansowym. Tam są zawsze zapraszani snajperzy z państw sojuszniczych. Brytyjczycy, Amerykanie, Chorwaci Proszę mi uwierzyć, że w tej konkurencji military oni grzeją ostatnie miejsca. Chciałbym zapytać o możliwość indywidualnego szkolenia strzeleckiego w okolicach Wałbrzycha, Świdnicy i Wrocławia. Nie ma tu żadnego problemu. Ja działam w takiej firmie szkoleniowej sztorms.pl. Zapraszam na stronę. Tam można się skontaktować bezpośrednio ze mną lub z moim, 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 moim wspólnikiem. Natomiast już niebawem również będę prowadził szkolenia w ramach naszego wspólnej pracy z Arturem Panasiukiem. To o tym nie chcę za dużo na razie mówić. Ale jeśli chodzi o okolice Świdnicy, Wałbrzycha, no to mamy tam zaprzyjaźnioną szczelinę w Jaworze, gdzie możemy strzelać prawie do 700 metrów. A sale wykładowe Panie Przemku, jakie są ulubione pańskie lunety? Jakie marki i dlaczego? Oraz które z nich są najbardziej powtarzalne? Słowo powtarzalne to jest może źle powiedziane, bo dobra luneta zawsze jest powtarzalna. To znaczy, jakbyśmy tymi bębnami nie pokręcili w którą stronę, to po powrocie z powrotem będzie to dalej w tym samym miejscu, czyli ten średni punkt trafienia. Natomiast no, bardzo ważną rzeczą jest, żeby była też odpowiednia siatka. Luneta to nie jest rzecz dla każdego. Dlatego nikt nie powinien kupować lunet, bo ktoś polecił. Tylko trzeba sobie najpierw samemu spróbować, położyć się, zobaczyć czy ma odpowiednią regulację dioptrii do mojej wady wzroku, zobaczyć czy jest dobra regulacja paralaksy, czy faktycznie na każdym dystansie ten błąd jest zniwelowany, jak pracują bębny, czy są blokowane, czy jest zero stop, czy widzę czysty obraz, czy jest odpowiednia liczba zmierzchów, czy o każdej porze dnia i nocy bardzo czysto przez tą lunetę widać, czy ta siatka celownicza jest taką jak ja bym potrzebował, bo na przykład chcę strzelać myśliwsko to potrzebuję inną, chcę strzelać precyzyjnie na duży dystans inną, chcę strzelać Taktycznie jeszcze inna siatka taktyczna będzie wchodzić w grę. Chodzi o powiększenie. Czym ono jest większe, tym często luneta jest w drugim, a nie w pierwszym planie. I tutaj też odpowiedź, czy potrzebujemy lunetę w pierwszym, czy w drugim planie. Więc trzeba sobie najpierw samemu spróbować pójść na kurs, czegoś się dowiedzieć, i dopiero wówczas można odpowiedzieć komuś indywidualnie na to pytanie, bo przecież tego pana nie znam. Nie wiem, czego on oczekuje. Słuchaj, jak zaczęłeś tutaj mówić tym językiem technicznym i tak dalej, to myślę, że. Doskonale byś się odnalazł w sklepie z luletami. Ja się do sklepu nie nadaję. No, a o nie, nadaje się, jak idę na zakupy. <słuch> jak będzie wyglądać i działać snajper przyszłości? Trudno powiedzieć, bo to wszystko może się zmienić. Może się zmienić rodzaj broni, którą będą operowali szelcy precyzyjni. Przecież zobaczmy Państwo, już w dzisiejszych czasach mamy drony, tak? Mamy te drony nie tylko takie wielkie, które rozpoznają, którą kierują, może za pomocą których można rozpoznawać, kierować ogniem, ale też są drony, które są amunicją krążącą i są też drony, które bezpośrednio mogą być wyposażone tylko w jeden nabój i siądą nam jak robak na plecach i nas po prostu zabiją. Pytanie, czy w takich czasach będą potrzebni snajperzy? Skoro będzie można to wszystko załatwić elektronicznie, a dystans nie będzie miał znaczenia. Na jaką odległość maksymalną udało się Panu trafić w cel sportowy i na misji? Na misji to było 1620, biorąc pod uwagę kąt 30 stopni, czyli cosinus kąta 086, pomnożone wychodzi 1402 metry. Dobrze, z tego co pamiętam. No to jeśli chodzi o strzelanie bojowe, natomiast jeśli chodzi o strzelanie sportowe, no to tak ponad 1800 metrów. Czy zwalczał pan innych snajperów, strzelców wyborowych? No, nie zwalczałem, natomiast strzelał do mnie snajper. Wiedziałeś skąd? Nie, schowałem się i tylko za pomocą peryskopu zwiadowczego do samego wieczora obserwowałem przedpole, a potem dopiero po zmroku się usunąłem stamtąd. Ulubiony karabin. Wszystkie lubię w zasadzie karabiny, które mi dobrze leżą w dłoni, ale najbardziej lubiłem karabin i lubię stary historyczny karabin. Lubię Springfielda 1900 Zroczy, kalibrze 30 06. Pytanie od młodego człowieka. Jeśli chciałbym zostać snajperem w wojsku polskim, do jakiej jednostki powinienem się starać o przyjęcie na szkolenia? Mowa o osobie cywilnej gotowej pełnić służbę wojskową. Trzeba celować jak najwyżej. Snajperzy są będą za niedługo we wszystkich jednostkach liniowych, więc jeżeli ktoś chce służyć w wojskach specjalnych, to ja uważam, że wojska specjalne. Ale jak ktoś chce być również snajperem wykonywać swoją pracę, to tacy ludzie są potrzebni również w jednostkach liniowych. Mówię tutaj o brygadach zmechanizowanych, pancernych czy powierzchno-desantowych. Tutaj jest pytanie o trening strzelecki na długi dystans dla początkujących, jak zacząć, jaki kaliber i tak dalej, ale ja myślę, że na to pytanie odpowiemy na drugim kanale, gdzie będziemy. Z wizytą u ciebie, i tak dalej, i po prostu postrzelamy. Na Oczywiście. To, bo ja jestem w tej materii totalnie zielony, więc tam się dużo wszystkiego wyjaśni, więc tutaj od razu. To jest ogólnie materia dla zielonych. Tak. Niech tak <grym> będzie. <grym> Czy mógłbyś pokrótce wyjaśnić różnicę między strzelcem wyborowym a snajperem? Tak, pokrótce, ciężko jest to wyjaśnić, natomiast jest to wyjaśnione w książce, zaraz na samym początku w pierwszym rozdziale, natomiast dajcie sobie z tego sprawę, że strzelec wyborowy jest to żołnierz po prostu pod oddziału drużyny Plutonu, który jest wyposażony w troszeczkę lepszy karabin niż jego koledzy, i teraz uwaga, nie musi to być wcale karabin wyborowy, typu na przykład Kalibrze 308 długą lufą i ciężką, wyposażoną w mocniejszą optykę, ale może to już być karabinek 2-2-3 typu grot z lunetą biegową. Taki żołnierz jest w stanie trafić cel na 600 metrów pierwszym strzałem. Dobrze wyszkolony, więc można go śmiało nazwać strzelcem wyborowym. Natomiast snajperzy, no to tak jak wiadomo, są to czł członkowie zupełnie. Odrębnego pododdziału złożonego tylko i wyłącznie ze snajperów, dowodzonym przez snajperów i podległym już nie bezpośrednio jakiemuś dowódcy kompanii, Plutonu czy kogokolwiek, tylko zazwyczaj dowódcy batalionu bezpośrednio, a pośrednio yy, szefowi S2, czyli komórki rozpoznawczo-wywiadowczej. Co pan sądzi na temat przydziałów mobilizacyjnych specjalistów, takich jak strzelcy, wyborowi do jednostek logistycznych? No to są chryja, bo ja też tak ze mną było, ja jestem w stanie spoczynku, bo okazuje się, że z 10 paragrafów jestem niezdolny do służby wojskowej, choć czuję się zdolnym, jestem inwalidą i dostałem właśnie powołanie do logistyki gdzieś najpierw, bo oni nawet nie wiedzieli, że jestem w stanie spoczynku i kiedy do nich przyszedłem z orzeczeniem, że jestem trwale niezdolny do zawodowej służby wojskowej, powiedzieli, żebym jeszcze raz na komisję stanął, no to ja się zapytałem, dlaczego mam stawać na komisję, którą już przeszedłem, przecież to jest orzeczenie z tamtego roku. Po być... długiej, długiej, długiej jakiejś tam negocjacji w tym całym sztabie, wtedy jeszcze było WKU, to na Pradze w Warszawie przeproszono mi, i powiedziano mi, że raczej dadzą mi już święty spokój. Ale też mnie gdzieś do logistyki jakąś skierowali. Co pan sądzi o użyciu strzelb gładkolufowych na froncie rosyjsko-ukraińskim do likwidacji dronów? I czemu Wojsko Polskie śpi w tym zakresie? No, ja nie sądzę, że to tak łatwo będzie trafić taką strzelbą drona. No niech ktoś sobie pójdzie już... i trenuje rzutki. To, to nie jest tak. Ja myślę, że powinien być system antydronowy przede wszystkim, zakłócający tak, że normalnie, żeby żołnierz się oganiał strzelbą od drona, to, to się mija z celem. Ja, nie wiem, czy w ogóle jest jeszcze w stanie no, lecieć do takiej wysokości. Ten, no, no właśnie, więc właśnie. to jest no sens. Strzelbo, strzelbo zaguszarka. Tak, nie no przede wszystkim. Że <noise> wystrzeliwujesz no. chmurę śrutów, które y, te śruty są zagłuszarką. Tak, flary tak, no jak no, no, jakieś. Tak. No. Jakie były najgorsze warunki, w jakich Pan przebywał, by zlikwidować dany cel? Tam zaraz tam warunki. No ciężko przede wszystkim upał zimno, pomieszany upał z zimnem, bo jednak jeżeli mamy w ciągu dnia 50 stopni, a w nocy 7, no to jest tak duża różnica, że się to bardzo odczuwa. Brak wody. Ogólne zmęczenie, straszliwy ból głowy, ból oczu. No... Ile w taki... Można to porównać z takim długotrwałym niespaniem, co jest też druzgocące dla organizmu. To jest y, zabójstwo, brak snu. W ile w takich warunkach przebywałeś? Różnie bywało. Tam. To, tak. Generalnie najdłużej byliśmy, tak jak napisałem w książce, około 6 dni na jednym postanowisku, ale wymienialiśmy się. To nie można tak powiedzieć, że nie spaliśmy, bo każdy tam na dobę ze 3 godziny się przespał. Czy pan Przemysław swoje karabiny ma dostosowane do pracy na lewym, Oku i lewej ręce. Nie, ponieważ y, uważam, że snajperzy leworęczni lepiej sobie radzą z karabinami dla prawo, praworęcznych. Pytanie jakieś tutaj rewolucjonisty, ponieważ chodzi, czy możliwe byłoby w Polsce stworzenie prywatnej armii złożonej z weteranów? No to można byłoby powiedzieć, że to jest takie private military company. No takie coś na świecie istnieje. Może się tam. Z... Może sobie załóżmy takiej prawie darmi. armii. No z chęcią bym wziął pieniądze za coś takiego, jako instruktor w takiej <gry> tworze. I to dobre, jakby płacili. Jak podtrzymujesz zastrzyk adrenaliny związany z wykonywaniem zadań bojowych? Nie wiem, trudno mi jest odpowiedzieć. Naprawdę, w tym akurat momencie jestem głupi, bo nie czuję się wtedy niczego. Człowiek dopiero robi, wykonuje wszystko mechanicznie. Tak jak się nauczył tego i kiedy kończy się kontakt gniowy, tak naprawdę dopiero adrenalina spada i wtedy dopiero człowiek czuje takie osłabienie i, i refleksję. Natomiast w momencie, kiedy trzeba się spiąć, wykonać zadanie, nie myśli się o tym. Czy pan Przemek poluje i jaki jest jego stosunek do łowiectwa i myśliwych i czy przyjąłby zaproszenie na polowanie? Z przyjemnością pójdę na polowanie, natomiast tak jak mówię, no nie do każdego zwierzęcia strzelę, bo do niektórych zwierząt mam bardzo duży szacunek. E, prywatnie, to jest moje odczucie. Natomiast szkoliłem już koła myśliwskie. I uważam, że tutaj to jest bardzo ważne, żeby, ja nie mówię, bo niektórzy myśliwi są przestrzelcami sportowymi, są dobrymi strzelcami długodystansowymi, ale ważnym jest, żeby każdy myśliwy potrafił swoją broń przygotować, przystrzelać w odpowiedni sposób, po to, żeby później jak najmniej cierpienia tej zwierzynie przysporzyć. Lapua czy czy 8 No to za to mocne, no wiadoma sprawa i mało komfortowe w strzelaniu, ale myślę, że każdy Karabinek w kalibrze 308 czy 3006. Każde zwierzę w tym kraju położy jednym strzałem natychmiast. Dobrze strzelone. W jednym z wywiadów udzielonych dla kanału Duży w Maluchu pan Przemysław Wójtowicz stwierdził, że PiS w nawiasie Macier Macierewicz rozwalił najlepszą jego zdaniem jednostkę wojskową, to znaczy WSI. Proszę zapytać pana Przemysława, skąd taka opinia na temat wyjątkowości tej jednostki? Czy ja powiedziałem najlepszą? To, to już ktoś troszeczkę pojechał za daleko, ale jedyną. Bo skoro kiedyś wywiad kontrwywiad mieścił się w jednej służbie, a ludzie, którzy przeszli weryfikację, znaleźli się w służbie wywiadu wojskowego i służbie kontrwywiadu wojskowego, no to przepraszam bardzo, po co ma ich ktoś nagle wyrzucać wszystkich i zmieniać, skoro wszyscy tą weryfikację przeszli, szczególnie ci, którzy się y, dorobili stopni oficerskich po upadku komuny i skończyli szkołę i byli ludźmi, którzy, y, można powiedzieć, pełnili służbę tylko w wolnej Polsce. Więc jak można rozbroić cały wywiad i pozbyć się tych ludzi? To jest dla mnie niewyobrażalne, nie ale powiem otwarcie, że ja się nie będę z tym krył, mój kolega jest szefem służby kontrwywiadu wojskowego, a wielu moich kolegów jest szefami placówek wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, więc znam tych ludzi osobiście i akurat za nich mogę w 100% ręczyć. Oni dopiero teraz wrócili do służby, bo byli wyrzuceni. A przeszli weryfikację, to inaczej, czy się załapali jeszcze na służbę w, nie wiem, w 80, 80 to już po. Tak. No ciekawe to jest w ogóle z tym bo są takie i takie. Ale jeśli chodzi o działalność ja no, pana Baciewicza, jestem... mnie, prze, mnie przekonuje jedno, nie? że był taki gość, którego on tam wniósł na salony, nazywał się pan Misiewicz. Tak. I to wszystko. Nie? Więcej nie trzeba nic mówić. To I co się wystarczy. dzisiaj stało z panem Misiewiczem? Nie? Tak. Więcej nie trzeba nic mówić, to wystarczy. Natomiast ja byłem prostym żołnierzem. To, że dzisiaj znam kilka osób, które mogą mi powiedzieć ciekawe rzeczy, to nie znaczy, że ja będę tutaj swoją opinię wypowiadał na temat wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Ale chciałbym, żeby w naszym kraju żyło się bezpiecznie, żeby żołnierz Polski wiedział, jak ma wykonywać swoje zadania, bo wie, czego się może spodziewać, bo czuwa nad nim służba kontroli wojskowego i wywiadu wojskowego. I nie będzie się martwił i bał o to, czy ktoś nagle go znienacka, spo, z, zgotuje mu jakąś niemiłą niespodziankę. A tak było w Afganistanie często, czy na innych misjach, kiedy potrzebowaliśmy wsparcia wywiadu i go nie było. Lądowaliśmy nagle w miejscu, w którym dla na nas. Yy, Leciały gromy kurcze i okazało się, że, że strzelają do nas z wszystkich stron i można byłoby się tego dowiedzieć i można byłoby tego uniknąć, a jednak tak nie było. Czy strzelec wyborowy, ewentualnie snajper wie do kogo strzela? Ewentualnie czy może chcieć mieć taką wiedzę? Powinien, no, ponieważ y, od czego jest luneta? Luneta celownicza jest od, przede wszystkim od tego, żebyśmy precyzyjnie strzelili. Ale przede wszystkim też zidentyfikowali cel. Bo jeżeli my nie zidentyfikujemy celu, my nie mamy prawa do niego oddać strzału. W którym momencie życia snajpera pojawił się obserwator? I jaka jest jego właśnie funkcja? No, się, słowo obserwator to jest tak naprawdę spotter, to jest drugi snajper po prostu. Pracuje się teraz z teamami, tak, zespołami, parami snajperskimi, sekcjami, drużynami, więc może się okazać, że jest ich tam dużo więcej i wszyscy się wspierają wzajemnie. Okazało się, że faktycznie ta osoba może dysponować lunetą o zdecydowanie większym powiększeniu, czyli takim właśnie tym lunetą Spoterską, która może mieć powiększenie nawet 80 razy. A karabin wojskowy, taki używany na karabinie snajperskim nie ma zbyt dużego powiększenia i nie powinien, bo ma około 30. Więc ta osoba przede wszystkim jest w stanie zidentyfikować cel, sytuację, panuje nad warunkami atmosferycznymi, wprowadzeniu odpowiednich poprawek. A jeżeli dysponuje drugim karabinem wyborowym, poprawia ten ogień własnoręcznie. Bo przecież patrząc przez celownik karabinu wyborowego, również może spotować, czyli obserwować. Mało tego, bardzo, ważną rzeczą jest to, że widzimy, ta osoba widzi tor lotu pocisku. Widzi, widzi, w cudzysłowie, pocisk, który leci i zmierza do celu. Bo tylko wtedy może go zobaczyć, jeżeli dysponuje optyką i znajduje się bezpośrednio za linią celowania. Bo pocisk widać jak leci. Ale tylko w tej sytuacji. Znowu mamy tutaj technicznego, komentującego. Czy nabój 408, tak przy dobrych warunkach pogodowych, poleci dalej niż popularny 50 BMG? Tak, na pewno bardziej precyzyjnie. Czy słowo poleci dalej? Pytanie, na ile będzie skuteczny? Bo 50 BMG jest oczywiście. Ja to już pięćdziesiątki nazywam w cudz tak z, ro z rosyjskiego różnicami, bo tak naprawdę jest to broń AMR, to jest broń przeciwsprzętowa, w której się strzela do sprzętu i, że, po to, żeby go zniszczyć. To nie A jest, jaka jest, jest czy, e człowiek. jaka jest trwałość luf przy takich kalibrach? Przeważnie około do maksymalnie dwóch tysięcy. To szybko. Szybko, szybko, no tam są zdecydowanie większe ciśnienia. A to ciśnienie powoduje. To że... Droga impreza. Dla cywila na pewno. Hmm. Żołnierza stać. No tak, no, no tak, żołnierz ostatni. Co sądzi o treningu na 22LR? Bardzo fajny trening, powiem więcej. Co najśmieszniejsze, kiedyś było takie modne to ASG. Ci ludzie biegali po lasach i tak dalej, i tak dalej. Tam się strzelali z tych swoich... No jest dalej modne. Jeżeli jest modne, fajnie. Natomiast o co chodzi? Ci ludzie, którzy trafiali potem na kursy strzeleckie, okazuje się, że już mieli jedną cenną umiejętność. Umiejętność ściągania języka spustowego i zgrywania przyrządów celowniczych. Więc tego już nie trzeba było ich uczyć, oni już mieli składy i można było śmiało takiego faceta ESG bardzo szybko do tego szkolenia strzeleckiego, w tym szkoleniu strzeleckim nauczyć czegokolwiek. A 22LR przede wszystkim spełnia bardzo podobną funkcję, ale 22LR można strzelać bardzo daleko. Naprawdę mam kolegów, którzy strzelają straszne dystanse z tego 22LR i ja jestem w ciężkim szoku i powiem tak. Przede wszystkim jest to tanie strzelanie i można je w wielu miejscach prowadzić, bo jest więcej strzelnic, na których możemy strzelać z 22 LR, i, i, i to będzie ten dystans 100-300 metrów. I to jest fajny dystans, jest już daleki dla tego kalibru. Ale ja powiem ci, że mam takiego AR-ka, gdzie robię tylko taką, wiesz, wymianę zamka. Wkładam sobie ten zamek na boczny, taki wkład, i sobie pykam. Za to mnie 30 czy 25 groszy. Nie? Ja... Nie jest lubię. cicho, przyjemnie i tak dalej. Jest cicho, przyjemnie. I jeszcze jest jeszcze jedna zaleta. Dzieciaki lubią z tego strzelać. No pewnie i mogą. W ogóle powinno się inaczej, bardziej przychylnie podejść do tego, żeby dzieci strzelały na strzelnicach. Zawsze jest ten problem. Ojciec ma pozwolenie na broń i nie może wziąć dziecka na strzelnicę, bo mu wszyscy to blokują. Do licha ciężkiego. Więcej się złego czyni w samochodach, a jednak każde dziecko do samochodu może wprowadzić. Jak jest najlepszy polski pistolet i dlaczego jest z nim MSB z Grot? To nie jest pistolet, to jest, to jest karabinek. Kto tak powiedział, że jest najlepszy? Pol polski. A w ogóle jest jakiś polski. Ja, ja nie wiem, no, karabinek. No, trudno mi powiedzieć słowo najlepszy. Ja bym chciał, żeby on był dobry. Chciałbym, żeby był na tyle sprawny, żeby żołnierz polski, który go weźmie do ręki, wiedział, że nigdy mu nie, nie zawiedzie go w boju. To się tylko liczy. Nic więcej, broń to nie ma znaczenia. Każda zabija tak samo. Ważne, żeby była w rękach operatora odpowiednio. Będąc na misji, już będąc już tam w boju i tak dalej, czy miał z tyłu głowy chore polskie paragrafy, które w razie pomyłki zrobią wszystko, żeby obarczyć winą kogoś takiego jak pan. Nie, Nigdy tego nie miałem, bo nie po to podjąłem się takiego fachu. Zawsze omijałem wszystkie regulaminy, zawsze je łamałem. Gdybym nie połamał wszystkich reg możliwych regulaminów, nie wyszkoliłbym ani jednego snajpera właściwie. Jak najprościej i najszybciej poprawić sytuację na granicy i w woju? Nie odpowiem na to pytanie. Nie jestem w stanie. Bo zbyt długo byśmy mówili, to, są, to jest tylko moje zdanie. Ja, ja ci powiem jak: Private Army z weteranów i takich wiesz, pasjonatów jak ty. Private Military Company. Jak ty ja. Ja bym oczywiście mógł pełnić taką wiersz. Funkcję, ale Funkcję rzecznika prasowego. Najbardziej mi żal, wiesz, bo tu zejdę z domu na smutny temat. No tego chłopca, co zginął na granicy, został zadźgany nożem, tak? Czy tam jakimś innym ustrojstwem? O Chryste, panie, przecież to powinno się strzelać od razu i, i to nawet nie ma dwóch zdań. Ja nie mówię, żeby od razu strzelać ostrą amunicją, ale te gładkolufowe strzelby powinny być z gumą. Dostałby parę razy jeden z drugim, to by mu się naprawdę którymś raz od, od nie chciało podchodzić pod płot. A... Ja bym to inaczej rozwiązał. Wiesz jak? Taką samą metodą, jaką oni stosują. Jeżeli oni gdzieś tam posyłają jakieś hordy dziwnych ludzi i tak dalej, to my też możemy przecież podesłać takie hordy i nie brać za to odpowiedzialności. To nie my. Tam byli przypadkowi ludzie na przykład. Dobra, no, znajdziesz taką hordę, co będzie iść w tamtą stronę? No ale to widzisz prawie. te military no tak, ale to jest pełno w tym kraju, którzy by tam wiesz, do no tak. samej awantury poszli no to, to, to się zgadza, mamy tylko no. tyle tych kibiców, nie, to można byłoby to zatrudnić to, to by była taka, wiesz, interwencja obywatelska no. i tak dalej ja myślę, że oni by się zgodzili Fah. albo nieraz tam, wiesz sam wiesz, że przecież na tych polowaniach te zbłąkane kule gdzieś tam, wiesz zwłaszcza na tych zbiorówkach, nie, ja mówię na tych, co tam wiesz predatorzy, nie no tak, tak, tak Natomiast co jest smutne Oj, jest to, że wysyłają po prostu nieprzygotowanych ludzi, bo ten chłopak, który zginął z tego, co wiem, raże młody, niedoświadczony i tak dalej. I jeszcze wiesz, oni to wszystko widzą w ten, ten bałagan, ten brak odpowiedzialności. Oni to wszystko widzą i czego się spodziewać po tych ludziach? Tutaj oni liczą, że ci żołnierze zrobią roboty na granicy. No, patrz na policjantów teraz, nie? Młody policjant, kto tam, wierzy? jak on już idzie na ulicę, jak on już jest ograniczony, żeby działać, nie? On, jak on się już boi tego, że zostanie nagrany, pokazany i tak dalej. Nie? Cały problem polega na tym, że ja bym widział polską policję jako żołnierz, bo przecież ja z tym nie mam nic wspólnego teoretycznie. Widziałbym ją, żeby ona była tak bardziej nastawiona pro-Polsko i dla społeczeństwa. Żeby nie patrzyła tylko na lepieniu mandatów. I wychwytywaniu no to ludzi. Jest, ich, wiesz, to... No to jest, to jest przecież odgórne narzucanie. To nie jest no tak, że tak, no, muszą są... wypełnić statystyki. To nie chodzi o to, żeby było lepiej, tylko żeby się kwity zgadzały i tam ktoś, żeby później Laurkę zebrał. Nie? No bo tak jak mówię, ostatnio miałem bardzo przykry przypadek i jeszcze nie. Miałem chyba ze dwa takie przypadki, w których oczekiwałem, że być może się zjawi ktoś z policji, a jednak nie pojawił się nikt. O to ciekawa historia. No. O, mówisz o tym, yy, tam z tam znożem no raz chciano mnie zaćgać nożem. A drugim razem pijany facet wjechał w mi samo w samochód tak i wyskoczył do mnie jeszcze bardzo mocno tam, prawda, z buzią otwartą. Nawet zaczął mi od razu grozić, jakiś taki misio. No i od frajerów mnie zaczął wyzywać. No a ja się tak patrzyłem na niego, mówię, a pokazać ci jak działa frajer? Mówi, to kurwa pokaż. Kręciłem numer 112. Dzień dobry, nazywam się taki i taki, jestem osobą niepełnosprawną i chorą. Właśnie przed chwileczką wjechał we mnie człowiek, prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających. Proszę o natychmiastową pomoc, bo strasznie się boję. Rozłączyłem się. Kto teraz jest frajerem? I co, pan Misio? Ale może się dogadamy jakoś. A może wiesz, a może to, a może tamto. Nie? I co? No nie przyjechała policja, ale wziąłem go do niewoli. To znaczy zabrałem go do siebie do fundacji, byłem blisko na Pradze. A jak wjechał już tam do mnie na Stalową, do bramy, to już mu majty opadły. Wyszli tam moi znajomi ze stalowej, wyciągnęli alkomat, sprawdziliśmy go. No i posiedział sobie u mnie dwie godziny, wszystko rozpracowaliśmy. Kim jest jakiś ochroniarz, pracuje w jakiejś firmie ochroniarskiej, tu gdzieś jakieś konwoje robi. I ile miał? Proszę. Ile wydmuchał? Yy, 0,5. To się no, już nadawał. To się już nadawał. Żeby te wszystkie uprawnienia stracić. Powiedziałem, że nie wyjedzie stąd, policja może tu przyjechać, a ja jej nie będę odwoływał. Natomiast nie wyjedzie stąd sam. Musi mieć osobę, która przyjedzie, wsiądzie w ten samochód i dopiero wtedy go puszczy. Pięknie. W końcu się zjawiła teściowa czy ktoś? Miał farta. Bo miał farta, że, że, trafił jest... na że trafił na frajera. No. A ten drugi przypadek, bo to jest ciekawe, bo najczęściej no, mnie w tej opowieści zainteresowali się goście, wyglądający na no, wiadomo trochę, kogo. trochę przykra sprawa, bo czekałem sobie przy dworcu. W samochodzie i kiedy byłem w koszuli jeszcze, bo marzec. I kiedy zajechałem sobie, Rembertów, tak, Warszawa. Spokojna dzielnica. Nagle widzę, że jakiś facet szarpie kobietę, a drugi niszczy samochód. No to tak jak stałem, tak wysiadłem z samochodu, doskoczyłem do pierwszego i powiedziałem mu, mówię, zostaw tą kobietę, tam go, czy nawet coś odepchnąłem, a do drugiego powiedziałem otwarcie, że jak energia go rozpiera, to tu jest mur. Niech się na nim wyżyje, a nie niszczy cudzą własność. I obydwaj otworzyli oczywiście noże. I do mnie. Zacząłem się cofać, bo miałem za plecami żabkę, a pod żabką kamera, nie? Ja mówię, jak jesteście tacy kozacy, zobaczcie, tu jest kamera, nie? Dobrze wiem, że powinienem uciekać, tak? Ale czekałem na kogoś. Więc byłem w koszuli, nic nie miałem. Nawet portfel, wszystko miałem w samochodzie, tylko telefon. No to nasi nasi, to, byli, to byli nasi, czy jacyś No Jasne, już cholera teraz wie, kto to był. W każdym bądź razie Przyszli sobie dwaj panowie, wyglądający na komandosów, a powiem, że od bardzo słynnej jednostki było 500 metrów, a godziny były pozasłużbowe. Na ulicy Marsa. Na ulicy Marsa. No i doskoczyłem do nich i mówię, panowie, widać, że jesteście po fachu, to może mi pomożecie w tym, z tym problemem. To usłyszałem słowo na S. Jednego złapałem za pleca. dziadu. Tak, jednego złapałem za pleca, ta jest to się tylko odczepał i poszedł dalej. I powiedziałem, naprawdę? się na mnie tylko popatrzyli z wyrzutem. Ale pojawił się chłopak, jak się okazało, jakiś żołnierz też, tylko zwykłej jednostki wojskowej, i powiedział, że mnie z tym problemem nie zostawi. No i gdyby nie on, nie wiem, jakby się to potoczyło. Czyli jest jeszcze siła w narodzie? Jest. Młodych ludzi. I nie wyglądał jak e, ten, jak, jak wyglądał żołnierz, który się, który pomógł. Wyglądał, wyglądał jak komandosz, czy nie? normalny chłopak. Widzisz? I poczynek ich poznacie. Otóż to. No. Na sam koniec do naszych widowni. Jakieś słowa? Ja to przede wszystkim, jak zwykle, życzę Państwu wszystkiego, co piękne i żebyśmy żyli w szczęśliwej, dobrej Polsce. Nie mamy się o co martwić, czy nie? Bajmy o to i pilnujmy się nawzajem. To ja również przyłączam się do życzeń. Życzę zdrowia przede wszystkim. Ja również. I szczęścia. I szczęście, bo jak się nie ma szczęścia, to i zdrowia zabraknie. Tak jest. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Moim dzisiejszym gościem, autor książek Snajper wchodzi... Pierwszy, zanim naciśniesz spus, Przemysław Wójtowicz. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, a my widzimy się... Na szczelnicy. Na drugim kanale. Tak. Do zobaczenia. Jeżeli uważasz, że ten materiał był godny Twojej uwagi, to dla taktycznego zasięgu polub, udostępnij, zasubskrybuj. Możesz również zostawić działający komentarz taktyczny na minimum 7 słów.